Cześć, z tej strony dwóch kretynów. Ja jestem Artur, za nami jest Kukurydza. Cześć, Kukurydza. Witam. Dzisiaj pogadamy sobie o jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Westeros, czyli podbój, a dokładniej o podboju opisanym w książce Świat Lodu i Ognia. To było niby 20 stron pełnych tekstu, a przelecieliśmy przez to tak. Tak, tak. Fajnie, że właśnie w tej książce to było tak wszystko... To było wszystko zrelacjonowane jako, jakby to maester pisał, nie? Jest nawet taki urywek, nie? Takiego tekstu. Jakbyśmy czytali totalnie zapiski maestera. Co nie, w końcu mieliśmy taką relację, taka od A do Z. W końcu leciliśmy na pełnych, znaczy dobra, może nie do końca pełnych faktach, ale leciliśmy na relacji takiej, która jest przygotowana, podreperowana prawie na idealnie. I w końcu było tak, że to wygodnie czytać, a nie jak wcześniej, że a to gdybanie, a to kurna wielkie cyfry, wielkie liczby, dawno temu, kurna odległa galaktyka. Tak, tu mamy wszystko ładnie zanotowane, fajnie było sobie czytnąć coś takiego, to jest dokument maesterski z tych ich cytadeli, więc jest takie bardzo, bardzo lorowe, to jest świetne. Ale może zanim przejdziemy do tego całego dokumentu podboju, to ja tylko powiem, że przed tym była jeszcze taka notka, nie, tam... wspomnienie o poprzednich Targaryenach żyjących na Smoczej Skale, nie? Bo tam wiemy, że ci Targaryeni to takie trochę pozostałości po Valerii, nie? Tam chyba jedyny ród, który tak w miarę ocalał. Jedyny z większych, bo tutaj też są Saltigarowie i Velaryonowie wspomnieni, o których ci mówiłem w trakcie omawiania Valerii. Tak, tak, ale to takie pomniejsze te, więc jest jeden z takich większych rodów, co przetrwał. I właśnie mnie zdziwiło, że to było opisane, że ja myślałem, że w ogóle oni przyszli na tą Smoczą Skałę i tam zaraz zaczął się podbój, nie? A to się okazało, że tu jeszcze parę tych ich żyło, nie? Tych Targaryenów. No ja też ja się o tym zdziwiłem, jak czytałem najpierw Ogień i Krew, bo tam też o tym było. Ja i ty się zdziwiłem, że tak właśnie tak jak mówisz, tak podchodziłem do tego, no pewnie od razu z Valerii to tam niby przesiedzieli kilka lat i od razu podbijamy. A tu dziwko. Tak, dokładnie. Tutaj jest chyba napisane, że jakoś tak ponad 100 lat, nie? Przed podbojem, bo tak właśnie mierzymy czas od podboju. O, to może od razu dodam, tu jest ta mega ciekawa notka, że się wielu sprzeczało o to, jak mierzymy ten czas. Jedni myśleli, czy mierzymy od tego, jak Aegon wylądował w Westeros, czy może od tego, jak już tam był koronowany w Starym Mieście. I tu jest jasno podkreślone, że liczymy czas od tego, jak już został ukoronowany, czyli ten jego podbój zaczął się tak rok, dwa przed podbojem. No właśnie, tak, chciałem powiedzieć, że podbój dzieje się przed podbojem. Taki paradoks. No, i tu mamy też napisane, dokładnie nawet podane, że w 114 roku przed podbojem Einar Wygnaniec uciekł z Valyrii. Tak, czyli wow, ponad 100 lat, nie? Oni tam siedzieli cichutko i cały czas patrzyli na wschód, żeby nie odzyskać tej ziemi, nie? Tylko Aegon był taki sprytny i spojrzał na zachód. Chociaż Aegon też się interesował wschodem, tam chyba brał udział też w trakcie walk. Była jakaś ta wojna z jednego z wolnych miast z innymi. Tam się... Tak, już nawet tylko było tam tyle, że już nawet wypadło mi z głowy, to tak. Już to było Volantis czy Pentos nawet. Nie pamiętam. Ale Aegon i tam jacyś z Westeros pomagali przy tym faktycznie w Essos, coś tam robili. Argilak Arogancki, nie zapominajmy o Argilaku. Ale Argilak jeszcze się pojawi, będziemy to omawiać. Tak, tak. Warto jeszcze wspomnieć, że do czasu podboju przeżył tylko jeden smok, który opuścił Valyrię wraz z Einarem. A, fajnie. To nie był nikt inny, tylko Valerion. Oczywiście. Trochę byłem zdziwiony. A tu już problem ze smykami, już tak ohoho, wcześniej się zaczynały. Ale no, warto, że dobrze o tym wspomniałeś, bo jest trochę fanatyków smoków, nawet mam takiego przyjaciela, Mateusz się nazywa, on bardzo, bardzo, bardzo lubi smoki. Pozdrawiamy Mateusza, jeśli to słucha. Pana Mateusza G, tak, który zdecydowanie, uwaga, bo spoilery do książek, na pewno by odwalił manewr księcia Dorn i tresowanie smoka. I pewnie by skończył tak samo, ale to nie o tym dzisiaj będziemy gadać. Podbój.
gdy Aegon wreszcie się tam zdecydował, on się trochę zainteresował zachodem, w sumie jako pierwszy z tych Targaryenów, nawet ma tą kozacką mapę, taki stół, chyba tak, z wyrzeźbioną tam mapą? Tak, ma ten wielki drewniany stół. Tak, każdy zamek, każdy tam teren, wszystko ma. Co też zaprzecza niektórym teoriom mówiącym, że Aegon po raz pierwszy postawił stopę w Westeros w trakcie lądowania. I tutaj właśnie mamy wieję, że on nawet ze swoimi siostrami trochę po tym Westeros już wcześniej pojeździł. Na pewno najbardziej zapadło mi w pamięć, że polował chyba z Sokołem i Visenią w Arbor. Co tu mamy jeszcze? Dobrze powiedzieć o takiego siostra, bo jeszcze chyba przed podbojem on tak troszeczkę z nimi wziął ślub. Z obiema. No bo kto mu zabroni, nie? Jeszcze nie był królem, ale kto mu zabroni? Tegeski z siostrami to u Targaryenów normalna rzecz, wiadomo, ale dwie naraz to już, no wow, Aegon pokazał klasę. No. Były dwie, była starsza siostra, Visenya. Ona była bardziej, a może ty o niej powiedz, bo ty jesteś bardziej za nią. No, przyznam, że z dwójki tych sióstr bardziej lubię Visenię, no i to była taka bardziej do napierdolenia, rzekłbym, laska. Jest tu taki fajny stan, że w zbroi i z mieczem czuła się równie dobrze, co w jedwabiach. Taka, obije ci mordę i ogólnie ciekawie. Tak, żelazna ręka i mimo, że walerianka, to ta jej uroda była też taka surowa, nie? Taka surowa, ludzie ją znali też jako taką surową, niepojednawczą, taką silną babę. Wtedy były feministki Westeros, to myślę, że ona byłaby na większości banerów promujących feminizm. Boże. To ja powiem o drugiej siostrze, młodsza siostrzyczka. To była ta ładna, ta urocza, ta śliczna, ta taka, co sobie bardów spraszała i taka radosna, fajna. Totalne przeciwieństwo tamtej zimnej, surowej do napierdalanki. Też lubiła zasuwać nieźle na smoku, po prostu tak kochała latać, nie? Tam chyba nawet miała marzenie, żeby przed śmiercią polecieć za morze, gdzieś tam, gdzie słońce zachodzi, tak? Dobrze to zrozumiałem? Tak. No. Tak, tak, na to morze zachodzącego słońca. I fajnie, że napomknąłeś o tych bardach, ponieważ... Wiemy, jak to jest, że Visenya była tą wierną, oddaną Aegonowi, a o Rhaenys skrążyły plotki, że no, puszcza się po bokach. Tak, ale... Szczególnie, że mowa się obracała się w takich licznych towarzystwach przystojnych chłopców. Jest tu nawet napisane, że no cóż, sam Aegon wolał nawet spędzać 10 nocy z młodszą siostrzyczką niż z Visenią, więc Rhaenys miała ten urok. Tak, tak, szczególnie właśnie jeszcze też jest tu napisane, że... Znaczy w sumie, bo my cytujemy książkę ciągle, więc jak po niej jest tam napisane... Omawiamy ją w końcu, to możemy. No, że po prostu z Visenią ożenił się z obowiązku, bo jednak była starsza, ale z Rhaenys z pożądania, no. Nie dziwię się. Ten kontrast pomiędzy siostrami bardzo mi przypomina aktualny stan, znaczy aktualny z Gry o Tron stan Sansa Arya, tylko że tym razem ta młodsza była tą wojowniczą, która wolała trzymać miecz w ręku, aniżeli chodzić w jedwabiach, a ta starsza Sansa, taka Rhaenys, o. Tak, 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 faktycznie jest to trochę podobieństwo. Ja nie pomyślałem nawet o tym. No dobra, tylko jak z tym podbojem było, to może od razu nadmienię, że w tych czasach Westeros było podzielone na 7 takich niezbyt zaprzyjaźnionych ze sobą królestw. Kilka z nich to już dobrze znamy, Starkowie z północy, Lannisterowie z zachodu, kto tam jeszcze był? Dorniczycy, tak. Dorniczycy, tak, byli Martellowie. Durandalowie z Królestw Burzy oraz Gardenerowie z Tak, ale to już jeszcze... inni, nie? Tylko jeszcze dodam, że Arysowie rządzili tam u siebie w górach, nie? To bez zmian. A to jak ty mówisz teraz, że
Gardenerowie, to troszeczkę inaczej, my to pamiętamy z naszych czasów, nie, bo teraz tam Tyrolowie siedzą. No ale w tamtych czasach... Tutaj dojdziemy do tych zmian dynastycznych. Ja tylko właśnie... chcę powiedzieć, nie, że Gardenerowie tam rządzą obecnie, nie, na ten moment podboju. Raz jeszcze, że raz z tymi wyspami i dorzeczem nie rządził lud Tali oraz Greyjoy, tylko lud z żelaznych z wysp, tak. Karena, Karen Czarny. Chyba lud Hoa, nie pamiętam, muszę się upewnić w trakcie czytania. Tak, Hoar. Haren Czarny, Haren Hoar, komuś świta? Tak, to jego zameczek. Właśnie buduje w tym momencie, już kończy w zasadzie budować. A... No, kańcza tam na podłogę. Ja tam myślę, jest... A, i nie ma Baratonów, tylko obecnie w Krainach Burzy rządzą... gdzie to było? Kukurydza, jakbyś mógł mi przypomnieć. Durandonowie, tak chyba. Durandonowie? Tak, znaczy... Nie wiem, ja mówię Durandonów, może to powinno się czytać Durandonów, ale ten... Durandonów nie pasuje. Argilak tam rządził, nie? W Krainach Burzy. Tak, Argilak Durandonów. Durandon. Oj, będziemy to kaleczyć, ale trudno. Nie, właśnie tak będziemy te wszystkie nazwy, które nie zostały wypowiedziane dosyć często, będziemy kaleczyć. No i dobra, gdy Aegon zaczął patrzeć na zachód z myślą, żeby się trochę tutaj zagarnąć, to wyskoczył z propozycją Argilak, nie? Dobrze pamiętam chronologicznie? No to powiedzmy, że dobrze pamiętam. Argilak z Krainy Burzy... Tak, Argilak. Dostawał trochę w pierdol, tam... No, zawsze przerąbaną sytuację ktoś musi mieć, nie? Tu Dorniczycy, znaczy, nie tu Haren... Nie tyle co w pierdol, co Haren po prostu sprawiał dla niego zagrożenie, bo Haren był... Król Haren był bardzo... Groźny. On największe sprawiał mu problemy, ale Gardenerowie i Dorniczycy też mu trochę szczypali. No i on taką propozycję wysłał do Aegona, że siema, oddam ci tutaj ziemię trochę na północ, nie? Tu tam w okolicach chyba powiedział Harrenhal, tak, Duskendale, no coś w tych rejonach. Powiedział, że ja ci dam tu ziemię, mordeczko, będzie fajnie, tylko się ponapierdalajmy z Harrenem, nie, tu mi pomóż i w ogóle. No a Aegon tam wyśmiał jego propozycję, powiedział, że... Jeszcze córkę mu pamiętam. Ach, no tak, i córkę, zawsze tam musi być córka w tych opowieściach dla kogoś, ręka córki. Aegon troszeczkę wzgardził tą propozycją, gdyś powiedział, że Argilak nawet nie ma tych ziemi, no, że XD ta trochę jest jego propozycja. Powiedział, że już ma dwie żony, więc trzecia, no po chuj. No i Argilak troszeczkę źle na to zareagował, gdy Aegon mu odesłał inną propozycję. No, spodobała mi się ta sytuacja z tymi rękami, że to jest jedyna... Bo tam Aegon mu tam zaproponował, że jednak nie, że nie jego, to sobie, że nie z nim chętnie się córka Argilaka, tylko z jego bękarcim bratem, Orysem, Baratheonem. I Argilak, czyli tam jeszcze chyba Aegon chciał więcej ziemi na pewno. Tak, chciał sporo ziemi. I tak. I swojego kumpla ożenić z córką Argilaka, z pseudo-bękartem. Tak, tylko plotki takie były. No tak, plotki, ploteczki. Mi się strasznie podobało, nie, że to są jedyne ręce, które dostaje ode mnie twój bękart i wysyła tam te dwie dłonie tego posłańca. Nie wiem, coś tak strasznie podobało, takie wow. Tak, Argilak arogancki, może bardziej Argilak pojebany, wysłał ręce posłańca, który przyniósł mu wiadomość, no i Aegon wiedział, że po dobroci nie będzie. Wziął swojego kumpla, Orysa Baratheona, zwołał swoje oddziały z tych rodów pomniejszych. Jak one się nazywały, przypomnisz? No tam był na pewno Velaryonowie z Driftmarku, Celtigarowie i oni nie pamiętam skąd byli. Wiem, że jeszcze jacyś ludzie z Krainy Burzy. No, którzy, to widzę. Którzy byli połączeni z Targaryenami, z Durandonami. Tutaj... Co tam powiedzieli? Dobra, idziemy z tobą. Z Haka Maseja ze Stone'em. Ale takie małe oddziały, naprawdę, to jest żart, nie? To jego wojsko to był żart, nie? Ale oczywiście Aegon miał trzy asy w rękawie. Aegon wylądował
w okolicach czegoś, co teraz znamy jako Królewska Przystań, nie? Tylko wtedy to była chyba wioska rybacka. Koło wzgórza. Tak, bardzo mi tak lubię tę grę słów po angielsku, bo to jest jednak King's Landing, nie? Tak, 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 tak. Tam, gdzie król wylądował. No, nie przetłumaczono tego aż tak majestatycznie, ale jest git. Wyobrażam sobie, jak on tam ląduje, nie? Z tymi smokami i tam wkurwieni wieśniacy. Panie, pan mi ryby płoszy, nie? To Majgorz tylko ogląda na te swoje małe oddziały i nie wiem, ile on tam miał tych oddziałów. Niektórzy mówią, że tysiące, inni setki. Tak, bym podejrzewał, że koło 1000 to max on tam miał, nie? Okej. Okay. Dobra, daj mi teraz zerknąć, bo to, żeby było ładnie chronologicznie. To ja patrzę na swoją świetną mapkę. Ach, tak, bo ty masz to przygotowałeś bardzo fajną mapkę, potem coś tam wrzucę. Tak, poczekaj, bo on chyba od razu nie zaczął. Znaczy, on wylądował tak. Na tych ziemi. Pomiędzy tymi trzema wzgórzami. Nie, wróć. Na tym największym z trzech wzgórzy, o które zawsze się każdy tłukł, ale nikt tego nie broni. Więc XD. I on zbudował tam lepiankę. Taki która fortik. O tym dumnie była nazywana Aegon Fortem. No, myślę, że chłopak miał kompleks na swoim punkcie. Mogę jeszcze tylko dodać, że w sumie jak lądował tam, w sumie chyba zanim wylądował, to on tam jeszcze się pomodlił do siedmiu, nie, żeby tak chyba, bo nie był pobożny, on tam chciał pokazać, że siema Westeros, wierzę w to, co wy. Tak mi się przynajmniej zdaje. I nie zapomnijmy o tym, że on jeszcze wysłał wiadomości do wszystkich królów i lordów, że poddajcie się, nie, i a wtedy będzie gitara, ja wam nic nie zrobię. No tak, te czarne skrzydła, czarne słowa, które przewiozły do całego Westeros informację, że od teraz jest tam tylko jeden prawdziwy król. Wyobraź sobie, że jesteś takim Lannisterem i nagle dostajesz wiadomość, siema, mam 500 chłopa, poddajcie się, nie, podbijam świat. Ja się takim małym truszkiem dopisałem, taki wiesz, flamastrem szybko i trzy smoki. Złóżcie miecie. Chamy. Mówisz, że wzniósł fort na tym jednym wzgórzu, no taką lepiankę fort, bo to nie było zbyt potężne. I przyjął tam herb, nie? Bo wcześniej Targaryenowie nie mieli herbu. No tak, tak, Valyrianie byli po prostu, jakby to powiedzieć... Nieheraldyczni? O, no, nieheraldyczni. Bardzo ładne, mądre słowo. Nie wiem, czy można tak, kiedykolwiek ktoś tak powiedział, ale dobra. Ja też nie wiem, ale dobra, to jest kretyn z dwóch. No i dobrze wiemy, co przyjęli na swoje... Jak to, kurwa, powiedział? Na swoje logo. Tak, tak, i wie, tam było, że jak się rozwinęli i Visenya nałożyła Aegonowi tę waleriańską koronę wysadzoną rubinami, to tam wszyscy wiwatowali, ale najgłośniej chłopi, po prostu ich żony, że wow, w końcu będzie spokój. Tak, dokładnie. Na flagach pływał czerwony smok na czarnym tle, nie mylić z czarnym smokiem na czerwonym tle, bo to jest totalnie co innego i bardzo ważny później. Oj, tak, tak. No i sobie wylądowali, tak. Gdzie poszedł najpierw? Do tych najbliższych fortów poszli, takich naprawdę najbliższych, nie żadnych fortec, nie żadnych lanisportów, tylko poszli sobie do Rosby, tak? Ja o tym trochę mało słyszałem, więc to pokażę na mapie. No, zamek tam nie stawiał zbytnio oporów. Jak zobaczyli smoka, to też bym nie stawiał oporów, jakbym tam był skuszony, nie? Za to w Stockworth. No, jak zobaczyli Visenya na smoku, to tam zaczęli do niej strzelać, nie? Kurwa, no już widzę, jak oni strzelają do smoka z kuszy i tam się tylko odbijają te bełty od łusek smoka, nie? No nie. No, smok Visenyi podpalił dążon i zamek skapitulował bardzo szybko. Tak, to też była chyba ciekawa sytuacja. Wiesz, że ty mi przypomniałeś, w sumie zapomniałem całkowicie o tym, bym nie wspomniał. Tak, ale jest bardzo zabawne, dlatego musiałem wspomnieć. No i w sumie pierwsza taka przeszkoda to jak poszli do Duskendale, nie? Znaczy, chcieli tam pójść, ale Lord z Duskendale i Lord ze Stawu Dziewic tam połączyli siły i tam wyszli naprzeciw. No, na Aegona poszli. Aegon wysłał swojego najlepszego ziomeczka Orysa Baratheona, żeby zaatakował ich tam z marszu i no, rozwalił. No, tam obaj lordowie zginęli, ale ich krewni potem poddali zamki.
Orys nie miał przewagi liczebnej, ale jednak dwa smoki, znaczy nie, smok jeden, przepraszam, to był czarny strach, tam tylko poleciał i szybko załatwił sprawę. No tak, tak, tak. Pamiętam, że Dusk and Dave było tym takim ośrodkiem bardzo bogatym wtedy i ogólnie Visenya mówiła, że zakazała po prostu palić, łupić, przepraszam. Tak, bo synowie tych dwóch lordów z Dusk and Dale, zestawu dziewic, od razu skapitulowali, jak ich ojcowie polegli. No i jak mówisz, Visenya zakazała łupić jednocześnie w ramach podziękowania i druga sprawa, że no, taki dobry ośrodek też szkoda palić. Ale troszeczkę ograbić to można było. No można, można, szczególnie, że trzeba, no... Trzeba mieć na żołnierzy. Tak, tak, tak. Okej. Okay. I teraz chyba... Tu były te opisy sióstr, ale to już zrobiliśmy. Tak, tu jest też o tym, że Aegon tak naprawdę był wtedy i jest dla nas aktualnie zagadką. No bo tak naprawdę nie możemy określić, jaki był jako osoba, oprócz tego, że... Szedł był świetnym królem. Właśnie, był świetnym, naprawdę jednym z moich ulubionych władców Targaryenów. Tak nie ulubionym. To był mega dokładny opis, jak genialny był, że i w boju się sprawiał, ale i go nie ciągnęło do tej walki. No, był atrakcyjny, był mądry, wybaczał tym, którzy okazali skruchę i tam padli przed nim. Nie, no, wow, mega po prostu król, najlepszy, jakiego kiedykolwiek Westeros widziało, bym tak powiedział. Ale znam tylko jego i paru z teraźniejszości, więc co ja tam mogę mówić? Ty czytałeś Ogień i Krew. No ja jestem tylko tak naprawdę dokładnie tych, których, ci, którzy byli opisywani w Ogniu Krwi. O, resztę królów jeszcze sobie na pewno omówimy później, jak to przeczytamy. Tak, tutaj jest ten chorągiew. Warto też wspomnieć, że Targaryenowie mieli dwa miecze z waleriańskiej stali. Jeden dzierżyła Visenya, była to mroczna siostra, a drugi miał sam Aegon i nazywał się Blackfyre, który, no przez który równie dobrze potem było wiele problemów w siedmiu królestwach. Tak, z samej nazwy już wiadomo, przynajmniej ci, co coś tam kojarzą. A taka ciekawostka o tych mieczach. Zabrakło dla trzeciej siostry, ach. Czyli bo Visenya miała miecz, tak? Tak, Visenya, Rejny z mieczem. No tak, tak. Oczywiście, że Rejnys dostała inny miecz od Aegona. No. Całe 10 dni w tygodniu. Dobra. No to nie będę tygodnie musiał. Ja nie będę tego opisywał. Czekaj, daj mi to teraz spojrzeć, bo teraz będzie chyba ten moment, jak mi się rozdzielali. Tak, ale przed tym jeszcze jest mała rada, pierwsza mała rada, to może ty o tym opowiem. Ach, dobrze, że mi o tym przypomniałeś, zapomniałem o tym. Tak, Aegon zwołał taką małą radę. Ci lordowie, którzy upadli przed nim, to tam, wiadomo, pozwolił im zachować swoje tytuły, więc no, wiadomo, wykazał zrozumienie, wybaczył im, że nie przyjęli go od początku, ale ci, którzy go wspierali od samego startu, dostali nowe tytuły, w tym Daemon Velaryon dostał tytuł Lorda Przypływów. Tak, dostał chyba też tytuł starszego nad okrętami, nie? I głównodowodzącego floty królewskiej. Tak. Tristan Massey dostał, ten z Stone Dance, nie? Dostał tytuł starszego nad prawami, a Crispian Celtigar dostał starszego nad monetą. Zaś Orys Baratheon, jego najlepszy ziomek, jak to Aegon powiedział? Będziesz moją tarczą, moim dzielnym namiestnikiem, moją silną prawą ręką. Więc tak, ręka króla, namiestnik. Pierwszy w historii królewski namiestnik. Tak, bardzo mi się podoba. Czy mówisz, że właśnie taki najlepszy kumpel, a pamiętam z Ognia i Krwi opisy, że Orys i Aegon to tak naprawdę byli, znaczy to tak naprawdę byli tacy bliscy sobie jak bracia, coś jak Ned i Robert, nie, z Gry o Tron. No Aegon nie kumplował się za bardzo, a to był jego jeden z jedynych chyba ziomków, więc wow. Dzięki, że mi przypomniałeś o tej radzie, bo to nawet fajna ciekawostka. No dobra, pójdźmy dalej. Zdobyli parę tych pomniejszych zameczków i co tutaj się stało? Daj mi tylko spojrzeć. Na pewno
Milordowie jeszcze wysyłali propozycję do Aegona. A, faktycznie. No, powiedz coś o tym, bo Dorn to twoja rzecz. A czy po tej całej koronacji, która odbyła się w Aegonforcie, no, jak i Aegon zaczął wysyłać te kruki, królowie Westeros oraz inni lordowie, no, zaczęli się głupić tym problemem. Jedni do tego podeszli bardziej poważnie, inni nie, jedni uproponowali sojusze, w tym księżna Dorn, że go wesprze w tym podboju, ale nie jako, że tak powiem, poddana, a raczej jako inna sobie sojuszniczka. Była jeszcze propozycja od Lorda Doliny, znaczy Króla Doliny wtedy, znaczy bardziej od jego matki, bo on był gówniarzem. Tak, no zawsze jest jakiś ten, co nad gówniarzem sprawuje opiekę, nie? To nie zawsze jest ta matka regentka, kurna, która stwarza problemy. I ona się chyba chciała ożenić z Aegonem, za młodu była na pewno nazywana jedną z najpiękniejszych kobiet, jak nie najpiękniejszą w Siedmiu Królestwach, teraz to bardziej już nie, że tak powiem. I wysłała Aegonowi swój portret. Tak. Tak. To jest tak. Się, jak bardzo ten portret był aktualny, ci powiem. Ja myślę, że jak na Tinderze sobie szukasz laski i nagle widzisz jakąś taką naprawdę 50-latkę z ostrym makijażem i tylko patrzysz na wiek, a tam pisane jest 16, nie? To było tak totalnie tak samo tutaj. Aegon nie zbyt przyjął jakąkolwiek propozycję od nikogo. On, no wiadomo, sam chciał być królem, nie szukał takich sojuszników. Ale to chyba nawet już Argię zaczął zwoływać, bo tam się długo to robi, tak, na północy. Tak, Thorin tam ogarniał te swoje sprawy, ach, ale skończmy te gadanie o tych posiedzeniach, przejdźmy do tego, co najlepsze. W końcu, gdy się już tam naradzili z małą radą, to Aegon, no, wrócił do podbijania. Tylko, że teraz podzielili się na trzy oddziały. Visenya. Visenya wraz z flotą miała zająć dolinę, Aegon do rzeczy, a Rhaenys na koniec burzy. Na koniec burzy mieli pójść. Tak, wraz z Orysem Rhaenys, to pamiętamy. Przypominam, Aegon poszedł tam, gdzie jest obecnie Harren Czarny, nie? Tak, sobie to kierował się na Harrenhal, bo to była bądź co bądź stolica, po tym jak Harrenhal było budowane tam bardzo, tak, bardzo długo, bo to był to potężny zamek, niezdobyty. Dopiero go wybudowano, to mówiąc niezdobyty, to takie trochę mała pochwała, nie? Ja też się to tak rozłamywał, że nie, dopiero co zbudowany, a już niezdobyty. Ja wczoraj postawiłem budę dla psa i też jest na razie niezdobyta, nawet mój pies jeszcze do niej nie wszedł, więc dobra. Tak, na Rynówne poszła Visenya, a na koniec burzy poszła Rhaenys. Okej. Okay. Od czego tu się zaczynało? Znaczy, może najpierw zacznijmy może od... A tutaj wszyscy mieli trochę problemów, jak widzę. No więc może polećmy od osoby, nie wiem, 1, 2, 3, wymierzmy może Visenya, Aegona, Rhaenys. No, okej. Okay. Mów o Visenyi, bo mówię, ty wyraziłeś, że ona jest lepsza, to mów o niej. Znaczy, okej. Fajny gust. O Visenyi tak naprawdę mam najmniej do powiedzenia teraz z tym, co zrobiła. Dostała wpierdol na morzu. A czy do jej statki dostały wpierdol na morzu? Daemon Velaryon tam niestety zginął. Lord Przepływ, musieliśmy się pożegnać z Lordem Przepływów. Tak, to jako ale tytuł, jak Visenya się wkurzyła, zleciała na te wszystkie statki, to o panie, tyle ich spaliła, że to nawet flota Stannisa ze starcia królów to się chowa. O, nie przypominaj, bo to było smutne. Smoki zawsze załatwiają sprawę u Targaryenów. Ale niestety, no, poniosła wysokie straty i... Stracili typa, który niedawno dostał tytuł, wiesz, tego lorda statków, kurwa, króla floty i tam długo nie pożył sobie z tym tytułem. Powiem może też o Rhaenys, tak, bo Aegonik to jest taka największa ryba. Dobra, no to Rhaenys teraz. Tak, Rhaenys poszła na koniec burzy i dostawała mocny wpierdol w lasach. Orys tam też dużo nie mógł pomagać. Lordowie ich tam cisnęli z krain burzy. Jep, ale podobna historia. Targaryeni mieli smoki.
drzewa są bardzo łatwopalne. Lordowie dostali w pierdol, więc 2-0 dla Targaryenów. Takimi podjazdami to robili, atakowali i znowu do lasu. Partyzantka. No ale jak nie było lasu, to no... Aegon, czas na Aegona. Aegon, zanim jeszcze doszedł do Harrenhal, dostał trochę w pierdziel, bo tam go okrążyli na cichutkich, wyciszonych łódeczkach, chyba coś takiego, zaszli od tyłu i tam nieźle Aegarnia dostawała. Naprawdę. Tak, tam były te wyciszone wiosła, takie śmieszne. To by chyba nawet synowie Haryna tam pływali. Davos, sneaky level, ta. Ale wiadomo, znowu tutaj dużo nie pomogły te podjazdy, nie? Aegon się bez problemu przebił pod samo Harrenhal. Warto wspomnieć, że lordowie do życzenia byli przyjaźni nastawieni do Harrena Czarnego, po co i ty do Harrenhal. Tak. Tak, bo Harren był mega tyranem był. Tak, wszyscy się go tam bali, nie lubili, więc Lord Tully z Riveran postanowił powiedzieć, żeby Harren wypierdalał i się skumał z Aegonem. Zanim poszli oczywiście kilkanaście większych lordów, chyba prawie większość lordów z dorzecza. Poszedł Tully, a za nim reszta dorzecza praktycznie. Nie wszyscy, ale dużo tam ich było. No i Aegon wraz z tymi rebeliantami, teraz już pod swoją komendą, nie, bo tam już przyłączyli pod Aegona, doszedł do tego Harrenhal, próbował jeszcze coś tam, jakąś dyplomację z Harrenem Czarnym przeprowadzić, powiedzieć, że ziomek, poddaj się, nie, mamy smoki. A Harren mówi, haha, mój zamek jest z kamienia, on się nie spali, jestem genialny. Możecie mnie kurwa oblegać, ja będę tam siedział i się wrócił do zamku. No i dobra, jeszcze tej samej nocy Aegon sobie na swoim balerionku zleciał do góry i spadł na ten zamek, ziejąc ogniem, podpalając wszystko, co nie było kamieniem, ale tam chyba część kamienia też tam się potrafiła na czerwono szarzyć. Nawet nie na czerwono. Po prostu pod takim potężnym ogniem, jakim zionął czarny strach po prostu, a kamień się topił i rozpadał. Paliły się zapasy, palili się ludzie, spłonął Harren i jego dzieci. Taki był jego koniec. Tully w nagrodę dostał, jakby to powiedzieć, kontrolę nad dorzeczem, nie? I teraz jest w sumie... Tak, został lordem dorzecza. My tak go znamy aż do tej pory, nie? Tych Tully z dorzecza, więc tia. Dobra, tymczasem u Rhaenys, właśnie chciałem powiedzieć. Gdy ona pokonała tych gości z lasu, Argilak Arogancki siedział sobie w tym swoim końcu burzy i sobie myślał, nie? Czy tutaj czekać, czy jak? Ale sobie przypomniał, że Harren Czarny miał o wiele zajebistszy zamek od niego, a spłonął. Więc powiedział, ha, ja mam pomysł, ja ruszę na wroga i pokonam go w boju, na polu, nie? Wow, brawo Argilaku, wspaniały plan. Znaczy rozumiem, że on chciał umrzeć z bronią w ręku i no cóż. Szkoda mi tylko jego ludzi. No, tak naprawdę, no ale jak chcieli zginąć z nim, znaczy wątpię, żeby większość z nich miała jakiś wybór. A jak nie Kasia się tak chciała zginąć z nim, no to miała taką opcję. Byli bardziej lojalni, więc się słuchali. Dobra, koniec o tym. Poszli na te wojska Rhaenys i Orysa, oni tam usłyszeli, no Rhaenys sobie z góry po prostu zobaczyła ze smoka, że idą, nie? Policzyła ich oddziały, ile ich tam, co mają, ile ich jest, dała znać Orysowi, oni się ustawili na wzgórzach. Gdy wrogowie dotarli do naszej pięknej armii Targaryenów pod wodzą Rhaenys i Orysa, panował okropny sztorm, nie? Tam burze, no wiadomo jak to w krainach burzy. I tam doradzali mu, poczekajmy z atakiem, aż się przyjaśni, a Argilak powiedział, nie, ruszamy teraz. I skurwa, z tą kawaleją pod górkę jechał po błocie, nie? Tam konie się wywracały. Jedyny plus był taki, że mniejsi żołnierze, nie? Piechota, włócznicy się tam mogli skradać, nie? Tam się wspinać na te wzgórza, aby tak, ich nie widzieli. Tak, bo w zasadzie na wzgórzach mieli trudniej, bo akurat wicher i deszcz dołu ich stronę, więc nie widzieli tych ludzi, co się wspinali, dopóki nie było za późno. Jeszcze łuki nie działały do końca, bo to
prochowce, ale też łuki nie działały. Fajne. Tia, no nie był taki głupi pomysł. Później ta bitwa została nazwana nawet ostatnią burzą, nie tylko na pewno na część tej ulewy, ale na to, co się później stało. No i teraz myślę, że przechodzimy do takiego krytycznego momentu tej bitwy, w którym dotarli aż do pułku Baratheona, jeszcze gdzie była Visenya, Rhaenys z Meraxes. Teraz smok szybko załatwiał. No, dosyć niezły rozpierdziel, więc Argilak przegrywał. Walczył, nie, ale kurde, jak był taki kozak, on był staruchem, a walczył tam podczas sztormu z sześcioma naraz. Kolejne sześć leżało pod jego nogami, trupy już, nie? Więc wow, mega król. Nie, on tam rozpierniczał. No i Baratheon wyszedł, powiedział dawaj na solo. No i walczyli na solówę, nie? Ciężko się domyślić, nie, niezbyt. Argilak dostał w pierdziel, umarł z bronią w ręku, jak to było tu ładnie napisane, jest tu napisane, z przekleństwem na ustach, nie? Padł Argilak, jego żołnierze potem stracili ducha walki, się poddali. Tak, tak, i... No i poszli jeszcze na ten koniec burzy. Tak? Ty myślałem, że ta walka była naprawdę mocno wyrównana. Też, że przynajmniej że Orys i Argilak mają przynajmniej jedną radę po tej walce. Tak, że... tak, tak. Jeszcze w sumie propos Orysa, tu na stronie 40 w książce znajduje się jego art, który tak bardzo mi się nie podoba, ale tak bardzo, bo on tu wygląda jak Robert z serialu, tylko mniej zapijaczony. No mi się podoba. Nie? Taki typowy Baratheon, no, dla mnie kozak Arcik. Właśnie mi się nie podoba, nie? Ale właśnie mówię, że strasznie mi się kojarzy z tym Robertem z serialu, aż za bardzo. Dobra, opowiadaj o końcu burzy. A jeszcze tylko dodam, że Argilak może nie miał taki ciekawy pomysł, że... Znaczy poza tą kawalerią w deszcz, to nawet nieźle mu wychodziła ta walka w sztorm. Może nie wiem, myślał, że smoczy ogień będzie mniej funkcjonował. No, w każdym razie jakiś to pomysł był. Okej, no i gdy padł, jego oddziały się poddały, Orys Baratheon poszedł na koniec burzy. Okazało się, że córka Argilaka, tak? Dobrze pamiętam? Tak, córka Argilaka, nawet nie pamiętam jej imienia. Córka Argilaka wystarczy, żeby nie przedłużać. Córka Argilaka siedziała w zamku, powiedziała, nie poddam się, ni chuj, prędzej spłoniemy. I to jest jedna z moich ulubionych historii z tej książki, bo jeszcze tej samej nocy żołnierze z zamku związali ją, rozebrali i przynieśli pod Orysa i Rhaenys, nie? My, tak, kurwa, nie chcemy ginąć, ona chce, to niech se ginie, my poddajemy zamek. Orys wdał jej szatę, nie, żeby tam goła nie leżała. Rozwiązał ją tam, wiesz, powiedział, że spoko, że jest git. Prawdziwy gentleman. Wziął sobie... jak to powiedzieć? Herb, tak? Herb? Herb. No, ogólnie powiedział, że się z nią hajtnie i przyjmie jej herb oraz dewizę, tak, oraz zamek jego swój, nie? Znany nam chyba... jeleń. I dewiza też nam znana. Powiedz. Tak, i ona chyba poszła na ten układ, patrząc na dzisiejszy stan rzeczy. Powiedz dewizę. Nasza jest furia, wow. Dokładnie. Dobra. Przechodząc dalej, bo nie chcę ściągnąć tego nieskończoność, bo trochę tych walk było, nie? No i Orys też dostał tytuł króla tam końca, znaczy króla, Boże, no lorda końca burzy. On tam zaczął panować nad tymi krainami burzy, nie? W końcu zasłużył sobie ziomeczek. Dobra. Winterfell, król Torrhen Stark tam zwołał w końcu te oddziały i zaczął powoli ruszać na południe. Tymczasem Aegon podporządkowywał sobie do rzeczy. I w tym czasie zebrali się Gardnerowie i Lannisterowie i powiedzieli, musimy połączyć siły i rozjebać gościa, nie? Tak, powiedzieli, że ich żelazna pięść rozwali normalnie Aegonowi mordę. To była największa armia chyba, jaką widziało Westeros. Tu było napisane o 30 tysiącach ludzi, ponad nawet. Kto tam dokładnie był? Chcę tego sobie zapamiętać. Na pewno Gardnerów. Kwiat Gardnerów, hehe. Tak, Mern Gardener i Loren Lannister. O. No i ruszyli tam w kierunku chyba Harrenhal, jak już pamiętam. No na północ, północny wschód szli. No i ogólnie
jak się Aegon dowiedział, że kurde, taka wielka armia na niego idzie, to zwołał tam Rejny z końca burzy, Visenye właśnie ze szczypcowego przylądka, że dawajcie do kamiennego septu, musimy wykminić kurna, co dalej. Dokładnie. Dwie armie się tam potem spotkały. Lannisterowie, Gardenerzy krzyknęli z radości, jak zobaczyli liczebność wroga. Oni mieli chyba 55 tysięcy ludzi, co było chyba największą armią w historii Westeros. To wow, pomyśl sobie o tym, że lata wcześniej Rojnarzy, jak się zebrali, to ich było ćwierć miliona, a tu 55 i ludzie srają, nie? Wow. No 55. Ja nie bałem się z tymi 30. Aegon miał jakieś 5 razy ludzi mniej, więc trochę przypał. No i Lannisterowie, Gardenerzy pomyśleli sobie, easy, nie? Tam trenik równiutki, nie? Mogą rycerze wjechać i rozjebać armię, tam... Ale też jeszcze nie będzie, też trochę nie padało, jest tu sucho, spokojnie. Tak, jak Aegon zobaczył, że jest sucho, to cóż, ja się pewnie śmiałem z nim w tym momencie. No, chyba się wszyscy wtedy śmiali. Gdy bitwa ruszyła, szybko te suche tereny zostały podpalone przez smoki i... jeszcze szybciej spłonęła tak naprawdę armia Gardenerów i Lannisterów z Gardenerami w środku. Gardenerowie poszli się jebać, ich król umarł, a Lannister jak to Lannister spieprzył i uciekł, widząc, że bitwa się trochę słabo dla nich skończy. Więc masy tam osób poległo z armii Lannisterów i Gardenerów, od Targaryenów padło może 100 osób, nie? Więc widać. Tak. To jest pole ognia. Później zapamiętają tę bitwę pole ognia. Kurwa, ten podbój naprawdę ma bardzo dużo bitew, które mają taki kokstaz. No, podbój to jest, no wiesz, jakie wydarzenie, no. Więc musi mieć kozak nazwy. Dobra. Gardenerowie padli, Lannister sobie tam uciekł, potem go i tak chyba złapali. Tak, złapali, ale on uklął. No co mu zostało? Poddał się. No. No i zachował tytuł, chociaż ja bym zdzielił takiego frajera, nie? Co kurwa kłania, jak już złapała armia twoja. Dobra. Gardenerowie padli, więc sobie Aegon tylko pojechał w zasadzie zająć Highgarden, czyli Wysogród, tak wiesz, żeby nikt inny nie zajął, żeby jakichś pretendentów nie było. Tam chyba rządził wtedy pod nieobecność Gardenerów Tyrellowie tam rządzili, nie? Tak, oni byli zarządcami ogólnie tego, Harlan Tyrell sobie tam wtedy siedział, no i oczywiście poddał zamek, za co nagrodę dostał tytuł Lorda Rich, Pogers trochę. Tak, otworzył bramy w nagrodę, został tam lordem, kozak. No i jesteśmy na momencie, gdzie zobacz, ile Aegon terenów kontroluje, wow. Co została? Północ i Dorne, tak? I Arynowie, przepraszam. No, Aegon ogólnie chciał sobie już pojechać do starego miasta. Starego miasta, nie do ojca. Ale ogólnie usłyszał, że kurde na północy, na granicy, kurna się zebrała potężna armia. Przeszli więc... właśnie przez przesmyk. No właśnie, więc tam sobie poleciał, skrzyknął armię. Wszystkich, kogo mógł. Dosłownie ze wszystkimi poleciał, pewnie żeby poszpanować trochę. A spotkali no się i... gdzieś nad tą wielką rzeką, nad Tridentem, dokładnie. I cóż, ja bardzo lubię Starków, więc może opowiem. Więc ten Thorin Stark tam przyjechał, patrzy, armia ze dwa razy liczniejsza od niego, trzymają trzy smoki i co tak myśli, przejebane, nie? Jego ludzie mówią, chwanie, my jesteśmy waleczni, my ich rozjebiemy. Tam jego bękarci brat chyba tak tam mówi, spoko, ja się zakradnę, zabiję te smoki, jak będą spały, nie? A to taki świetny plan był, że równie dobrze mógł tam pójść z biczem i je próbować oswoić. Kurwa. Thorin rokował jeszcze trochę z Aegonem, ale no cóż. Właśnie podobało mi się to, że tam było wspomniane, że Bradon ogólnie chciał się zakraść, nie? Tam było coś w tym, że Bradon się zakradł, ale nie w celu zabicia smoków, tylko w celu rokowań. I kurna przez całą noc tak się wymieniali tym Brandonem. Tak, ale w końcu doszli do porozumienia. Thorin uklęknął, a w nagrodę mógł zostać Lordem Północy,
bardzo mądrze zrobił. Niestety dostał ten przydomek króla, który klęknął i z króla stał się lordem, ale on cóż, wiedział, że nie wygra i to była dobra decyzja, ja myślę. Brawo, Starkowie! Tak, tak, wiem, że ich nie lubisz. Znaczy, no znowu przeżyli tak naprawdę. Może właśnie jest teraz no niezbyt szanowany na północy, może też niektórzy mówią, że nie ma honoru, ale tak naprawdę wiemy, że podjął mądrą decyzję. Tak. No i co? Arynowie i Dorn. Aegon chyba poleciał na Stare Miasto. Tak, Senia... na Stare Miasto. Wróciła do Doliny, a Rhaenys do Dorn. O, i co teraz? Visenya, twoja ulubienica jest u Arynów, ale Dorn to jest twoje ulubione miejsce. A nie, wait, ty o Dorn wiesz trochę więcej niż ja, to ja może powiem o Visenyi. Dobra, to lecisz na Visenyi. Visenya, no cóż, tego dodam od razu, że regentka Arynówna słyszała o tych wszystkich akcjach, więc tam potroiła żołnierzy w bramie, potroiła tym żołnierzy na tych zamkach, jak się idzie do Orlego Gniazda. By the way, Orle Gniazda jest moja ulubiona miejscówka, te zamki po drodze, to wow, coś pięknego. Tak, Dolina jest piękna, ale Orle Gniazdo to no nie majsterz. Te książkowe oczywiście, bo jest tak... No, no i dobra. No ale co z tego, kurwa, że tam ustawiła sobie żołnierzy po drodze? Visenya na smoku poleciała prosto na Orle Gniazdo i sobie wysiadła tam na dziedzińcu, nie? Gdy Arynówna się o tym dowiedziała, tam wybiegło ze strażą, patrzy, a tam jej syn siedzi na kolankach Visenyi i tylko mówi: mamo, czy ja mogę polatać na smoku? Proszę. No tak się zastanawiam, jak strażnicy wytłumaczyli no, kurwa, Lady Arryn, że ma smoka na dziedzińcu, kurwa, na podwórku, nie? Że obok budy z psem stoi smok. Proszę pani, mamy intruza, to go zabierzcie. Jest problem. Tak. Arynówna jak zobaczyła tego synka na Visenyi, to tylko się zaśmiała, Visenya się zaśmiała, nawet dała małemu trochę polatać, oczywiście nie samemu, bo pewnie się rozjebał jakoś górę. No i Arynówna oddała tam koronę, jaką miała. Nawet trzy, ale... No, trzy miała. Ja sobie tak wyobrażam, że jednak Lady Arryn to nie był taki szczery śmiech, to był taki bardziej śmiech przez łzy, a Visenya tam z takim uczuciem dominacji się śmiała. Ale Arynówna się poddała i to była też mądra decyzja, nie? Zwłaszcza, że jej syn był na kolankach kogoś, kto ma smokę. No i dobra. Aegon dotarł do Starego Miasta i myślał, że to będzie jakiś opór, bo to też potężne tam mury były i potężne miasto. A tu jeb, wychodzi ten zarządca, Boże, jak on miał nazwisko? Hightower. Hightower. Zapamiętaj tych Hightowerów. Przepraszam, najważniejszych rodów. Wypadło mi z głowy, chciałem to zapamiętać, bardzo przepraszam. Za moją głupotkę. No i wychodzi ten Hightower, mówi: siema. Nasz wielki Septon tam siedział tydzień, głodował, nie, aż dostał wizji. Jak dla mnie to jest tylko oznaka tego, że no, za długo nie jadł, ale spoko. Dostał wizji, że jeżeli postawimy się smokom, to nasze miasto spłonie. Wow, piękne przewidzenie. Naprawdę, wielkim Septonem teraz może zostać chyba każdy, widzę, ale dobra. No i ten Hightower był trochę wierzący, więc w to uwierzył, to on od razu wyszedł. Nawet chyba jak Gardenerowie prosili, zwoływali swoje wojska, to on tam nie poszedł im na pomoc. Jak Aegon podjechał, to on tylko wyszedł, oddał mu kurde miasto, powiedział: siema, jesteś królem. No i w nagrodę oczywiście dalej mógł tam być tym lordem, nie? Czemu, kim tam był w tym mieście. Aegon wjechał na swoim Balerionie, wszyscy tam klaskali, tysiące ludzi na ulicach, dojechał do tego chyba wielkiego septu tam. Wielki Septon go tam... No maścił, nie, dostał korony, że o, jesteś królem Westeros, nie, gratulacje po prostu. I właśnie od tego dnia jakby zaczyna się to całe ustalanie historii, jak to powiedzieć? Bo od tej daty się mierzy historię. O, tak, od tej daty się mierzy historię. A, tak. Aegon oficjalnie został królem siedmiu królestw, mimo że jeszcze Dorn nie podbili, ale już miał to w papierach. Właśnie myślałem, że mogliśmy lepiej potwierdzić Dorn, a potem zakończyć tę ładną konkluzję. Znaczy, przepraszam, ja tylko chciałem powiedzieć, bo tak tutaj napisali, nie? To wiesz. Znaczy, właśnie pomiędzy tym a Visenyą jest Dorn, ale okej. Okay. Tak? A myślałem, że tak, dobra, mój błąd. No, w każdym razie tak mu powiedzieli, tak sobie mógł w CV potem wpisać, król siedmiu królestw, mimo że niezbyt miał te Dorn, bo czemu nie miał Dorn? Bo Rhaenys, no i w sumie Dorn to jest twoja bajeczka, to proszę, słucham ciebie, kolego.
Dobrze, ja jeszcze tylko chciałem napomknąć o Wielkim Septonie i o tym, co powiedział, że jeśli Stare Miasto stawi opór Aegonowi, no to Wysoka Wieża, Cytadela i Gwiezdny Sept legną w gruzę. I ja może to nadinterpretowuję, może to kurna jest zwykła pogadanka właśnie przestraszonego religijnego Septona, ale może to jest jakiś foreshadowing do tego, co się wydarzy wkrótce w o książkach. Kurwa. O kurwa. Nie wiem, ja teraz po prostu teoriuję. No, ja wiem. Ale kurwa, dobra teoria. Że wiemy, że to na Stare Miasto aktualnie w książkach płynie Euron wraz z flotą, czy płynie na razie na flotę Red Wine'u chyba, ale ogólnie jego celem jest Stare Miasto, ale jak już Aegon załatwi, znaczy oczywiście ten Aegon VI, ten Aegon, co powrócił, sobie załatwi koniec burzy, to może właśnie spojrzeć na Stare Miasto. Znaczy, myślę, że to nie byłoby mądre geograficznie, bo musiałby trochę nadłożyć drogi, jeśli chciałby od razu iść tak gwiazdką przystanić, to może być, jakby to powiedzieć, antystwierdzenie do tej teorii, ale no po prostu tak mi przyszło do głowy, jak teraz drugi raz na te słowa patrzę. To jest fajna teoria i naprawdę ciekawy foreshadowing, ale za bardzo się w to może teraz nie zagłębiajmy, bo tak to już długo trwa. No. Właśnie to teraz jeszcze szybko odhaczmy te Dorn. No Dorn. Słucham. Poleciała tam Rhaenys, nie brała żadnej armii, bo już się tam cała ta armia Aegona mogła być zmęczona już tym bieganiem w tej Werte Porridge i do rzeczu, więc poleciała tam sama. Wylądowała w zamku, w którym tak naprawdę nie było nikogo oprócz starych ludzi i matek z dziećmi. Kiedy zapytała się, gdzie są wojownicy, to powiedziano jej, że tu ich nie ma. Poleciała dalej. Tam też nikogo nie było. Przywitali ją tylko starcy oraz matki z dziećmi. Poleciała dalej, jeszcze dalej. Aż w końcu do pustynnej włóczni. Pustynna włóczni czy słoneczna? Słoneczna, przepraszam, to uniwersum. Tam, gdy weszła do pałacu, zobaczyła Lady Martell, żółtą ropuchę z Dorn, i która jej powiedziała, że nie uklęknie przed Aegonem, ale też nie będzie walczyła. Że mogą sobie mieć smoki, mogą sobie mieć armię, mogą palić wszystko ogniem i krwią, ale Martellowie są niezachwiani, nieugięci, niezłomni. Niezachwiani, nieugięci, niezłomni. Ach, piękne. Uwielbiam tę dewizę. Mów dalej. Tak, że Targaryenowie nie są tu mile widziani. Jeśli Rhaenys mówi, że oni tu wrócą, to niech wracają na własne ryzyko. No i może jedni wiedzą, co się potem wydarzyło? Nie. Znaczy, Rhaenys opuściła i wróci, pewnie podejrzewam, że wróciła czy poleciała do Starego Miasta na koronację. Tak, albo czekaj, właśnie tutaj powiedziała, że jeszcze wróci i ogólnie rozjebią Dorińczyków i właśnie pojechała wtedy na koronację, ale już więcej w książce nie mamy poruszonego, znaczy w tym, przepraszam, rozdziale nie ma poruszonego Dorn, ale tylko było napisane, że jeszcze tam przez stulecie nie dali rady tego podbić. Ale ostatnio mieliśmy nawet taką rozmowę, nasz kolega Mateusz się spytał, dlaczego, skoro mieli smoki, oni nie podbili Dorn? Więc jakbyś mógł mi na to odpowiedzieć tak szybciutko. Ja myślę, że to jednak to, że nie ma tutaj w rozdziale o tym, bo ten rozdział się kończy naprawdę koronacją Aegona, i to, że nie ma tego o tym, mówi nam, że po prostu to się wydarzyło po koronacji. Też nie wiem, tam opowiadałem o tym i nie wiedziałem, więc tutaj mamy wyjaśnienie, że to się wydarzyło później. Więc o tym, co się później wydarzy w Dorn, powiedzą przyszłe rozdziały. Dobrze, to jak już to czytniemy. No i to było chyba na tyle podboju Aegona. Podbił sześciutkie, no poza tym jednym. Podbił sześć królestw, no i tam na papierach miał wpisane, że to siódme też miał podbite. Tak, bo siedem lepiej brzmi niż sześć i jak sobie już było poza tym. I tak, jeden mądry król z garstką ludzi i zaledwie trzema smokami, co to jest, podbił praktycznie cały kontynent i wow, niesamowite. No właśnie, trzy smoki, a teraz mamy jeszcze jedną osobę, która ma trzy smoki i chce być drugim zdobywcą. Na razie ta osoba jest zajęta byciem ruchaniem przez niebieskowłosych najemników, więc no cóż.
Egon nie miał takich problemów. Dobra, nie, o tym kiedy indziej. No i to było na tyle. Dalej będziemy omawiać poszczególnych królów, ale to jeszcze musimy czytnąć. Tak, więc miłego. Miłego wam wszystkim życzę.